Już za chwilę wyjątkowo szczery wywiad, jakiego udzieliła mi Agnieszka kobus za wojska. Kobieta, która kilka miesięcy temu sprezentowała Polakom pierwszy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. To już za moment. Ale skoro o prezentach mowa, wiecie, że sponsorem tego odcinka jest Plus, a tej zimy w Plusie rządzimy prezentami. Co to w ogóle oznacza? Ano oznacza tyle, że Plus przygotował świetną ofertę na abonamenty z 5G, ale także na sprzęty, które udźwigną tę najszybszą sieć 5G w Polsce. Co więcej? Kupując numer w Plusie, otrzymacie 100 zł zwrotu w bankomacie. Kupując natomiast wybrane smartfony, możecie otrzymać nawet 400 zł, także do odbioru w bankomacie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie, klikając w link, który znajduje się pod tym filmem. Tyle tytułem wstępu. Czas na wywiad. Agnieszka, w lipcu tego roku w Tokio wywalczyłaś i dla siebie, i dla nas wszystkich Polaków taki oto olimpijski medal, wiosłując w czwórce podwójnej z trzema innymi zawodniczkami: tak. Katarzyszem Zilma, Zilma Marysią Sajdak i Marcą Wieliczko. Tak jest. Masz jakiś szczególny stosunek do tego medalu? Tak, myślę, że to mi pokazuje przede wszystkim tą drogę, jaką przeszłam i to, że po każdym dołku jest górka i mam mm. wrażenie, że to hasło już będzie mi naprawdę towarzyszyć do końca życia, yy, bo zawsze tak mój mąż też powtarzał, że żeby była górka, musi być dołek i patrząc na to, ile dołków było przed tą wielką górą w sumie, mm. po drodze też były jakieś tam górki. To rzeczywiście mi będzie przypominać, że to normalne, że nasze życie to są takie wzloty i upadki, i takie, właśnie, różne, różne momenty, bo nigdy nie będzie tylko fajnie. O tych dołkach za chwilę porozmawiamy. Ty masz dwa tak. takie olimpijskie medale w swoim domu. No, Niewielu jest Polaków i Polek, którzy mają dwa olimpijskie medale. Gdzie ty je trzymasz? Leżą na komodzie, w pudełku, wiszą na ścianie. Właśnie Czy to, może w jakimś sejfie? Nie, właśnie, trzymam je po prostu na zwykłej półce. Na zwykłej półce? E, tak, zdecydowanie tak. A na przykład większość swoich medali mam w kartonie w szafie. bo Jest też, ich wiele. Jest ich wiele, ale mm. też miałam wrażenie, że nie chcę z domu robić takiej, wiesz, wystawki mm. medali, że poniekąd chcę, żeby ten dom był domem. A sport był sportem, bo też sport mnie męczył czasem. Często mieliśmy coś takiego, że z mężem nie gadaliśmy w domu tylko o sporcie, żeby trochę się od tego odciąć. Ale no nie, oszukuję, nie oszukujmy się, te dwa medale są moim wielkim osiągnięciem. Oczywiście wspólnie z dziewczynami, bo nie mogę powiedzieć, że to tylko mój medal. I leżą, że tak powiem, bliżej mnie, ale w żadnym szczególnym miejscu. Mm -hmm. Medal jest zaskakująco ciężki. Myślę, że to jest taka 550 gram opinia. No właśnie, opinia, którą często słyszysz, No ale też ciężko było go zdobyć. Myślę, że dosłownie w przenośni jest No ciężki. właśnie. Więc o tę cenę chcę Cię zapytać, jaką cenę ma coś takiego? Myślę, że to jest 17 lat treningu w moim przypadku, około 300 dni na zgrupowaniach. Czasem musiałam. Rezygnować z jakichś imprez, spotkań yy, i tak dalej na koszt treningów. Czasem bo... czy często? Często. Mm -hmm. <noise> bo jednak w domu jak jestem, to się wydaje, że jestem w domu po zgrupowaniu, ale jestem, muszę wykonać ten trening, bo trening to moja praca. Wbrew pozorom to jest priorytetowe zadanie, znaczy wbrew pozorom musi być priorytetowe zadanie dnia, bo ja jestem po prostu profesjonalnym sportowcem i chcę jechać na igrzyska więc po treningu staram wszystko inne niektórzy nie mogli tego zrozumieć i wiadomo ci ludzie się w moim życiu przez to trochę tasowali ale co znajomi tak no niektórzy nie mogli do końca czasem tego zrozumieć że nie masz czasu że jeszcze. nie pójdziesz na imprezę czy coś ale no widzisz no najważniejsi zostają myślę i myślę że też ten medal mi pokazał w sumie ludzi którzy są dla mnie istotni mm. y i tyle, nie? bo... Podobno ty jesteś osobą, yy, która ćwiczy na tyle intensywnie, że w swój kalendarz musi nawet wpisywać spotkania z rodziną. Tak, to Prawda jest. Prawda, to? Aż tak. tak jest? Myślę, że tak. Tak ja powiedziałam zresztą kiedyś, że, że muszę. Yy, no ponieważ... nie wymyśliłem tego. Nie, <śmiech> <śmiech> nie wymyśliłeś, ale z jednej strony to jest przykre, ale myślę, że nie tylko tu chodzi o treningi, tylko o moją osobowość, że ja w pewnym. Momencie, teraz się staram tego unikać. Wsiadłam, wpadłam w taką pułapkę, że wszystko w kalendarzu odhaczone, mhm. odhaczone. I zdałam sobie sprawę, że, kurczę, jest to mega przykre, że ja w pewnym momencie chciałam odhaczać spotkania z rodziną, a to ma być przyjemnością. Zapomniałam czerpać przyjemność ze zwykłych rzeczy, bo chciałam tak układać swój kalendarz, żeby ze wszystkim zdążyć. Więc teraz nadal mamy ten problem, ale staram się właśnie w domu powtarzać to, że idziemy ze znajomymi, czerpmy z tego przyjemność, mimo, że jest to zapisane gdzieś tam w tym kalendarzu, ale no to było też takie trochę nieładne z mojej strony, że tak do tego podchodziłam, ale oczywiście musiałam też wpisywać ze względu na treningi i wszystkie inne aktywności. Mm. Powiedz mi, ile to w ogóle czasu pochłania, mając chociażby w perspektywie taką olimpiadę, jesteś, dajmy na to na kilka miesięcy przed olimpiadą, ile tu musisz godzin dziennie albo dni tygodniowo poświęcić na, na przygotowanie? Mamy 12 treningów w tygodniu, czyli mamy tylko dwa wolne popołudnia w środę i w niedzielę. Dwa wolne popołudnia po w południe. całym tygodniu. Czyli po obiedzie masz czas w teorii dla siebie. Musisz iść na odnowę i na masaż, bo yy, czasem są takie rzeczy obowiązkowe, żeby mm. się zregenerować. Czyli widzisz, nie mamy takiej wolnej ręki. Choć ja, dla mnie często największą odnową było po prostu pójść na miasto i oderwać się od tych ludzi i twarzy, którzy, których widzisz na co dzień. Pobić samemu. To dla mnie było największą odnową. Kupić sobie kawę i ciastko, bo coś dla ciała, coś dla duszy. Yy, I i mamy oczywiście rozruchy, treningi przed śniadaniem. One są krótsze, bo w granicach 30-40 minut, no ale trzeba wstać i pójść na niej. Na przykład, czasem to masz takie zły dzień, że ci się nie chce, ale musisz. A wasz takie dni, kiedy nie chce ci się nawet na tę łódkę patrzeć, kiedy masz dosyć. Tak, myślę, że to normalne, ale staram wtedy się do Pomimo tego... Pomimo tej całej miłości do sportu. Tak, tak, bo nie oszukujmy się. Myślę, że nie da się y, trenować do Igrzysk Olimpijskich i nie kochać sportu. Uważam, że są te złe momenty, ale trzeba kochać, bo jakbym nie kochała, to bym nie wytrzymała tych złych mm. momentów, po prostu. Y, ale czasem myślę, że wielokrotnie było tak, że nie chciało mi się iść na trening, ale nauczyłam się myśleć tak, że jak o tym mówię, tego treningu, to moja konkurencja ma przewagę i przede wszystkim, że muszę to zrobić, bo to tak jakbym nie poszła do pracy po prostu, że to jest pracowanie w sportowej korporacji, tylko nawet gorzej, ponieważ idziesz do korporacji, pracujesz, wracasz do domu, a mm. tu jesteś cały czas z tymi samymi ludźmi. Nie oszukujmy się, w życiu nie da się wszystkich lubić i po prostu to jest czasem ciężkie, jesteś z dala od najbliższych, ale ja uważam, że miałam duże szczęście, że my z dziewczynami rzeczywiście się lubiłyśmy i ten trening nie był taką męczarnią. Ale no, jesteśmy na zgrupowaniu całą kadrą i jest to męczące. No, czasem z kimś musisz współpracować, a nie do końca tego chcesz, ale wiesz, że musisz. Jednak, tak jak wspomniałam, ten cel uświęca środki w moim hmm. przypadku. Jest, na tyle był dla mnie istotny. Chociaż no, powiem, że ten medal w Tokio już był dla mnie pod znakiem zapytania, czy moje problemy są warte tego. Hmm. A no właśnie, no bo to jest no, no dla mnie to było mocno zaskakujące. Ty, mniej więcej na trzy miesiące przed Tokio, wcale nie miałaś ochoty tam jechać. No, to był bardzo ciężki czas. Tak naprawdę, ja myślę, że już rok wcześniej miałam duży problem i się sama z tym. Yy, sama się zorientowałam na obozie w Liwinio Przed obozem sobie postanowiłam. Że nie odpuszczę ani jednego treningu i nie będę narzekać. Czyli ja sama wielką presję na siebie nakładam. Tak jak wspomniałeś z tym spotkaniem z rodzicami, że ja sama sobie presję nakładam, że ja muszę wszystko wykonać, że muszę też uszczęśliwić innych, bo wiem, że rodzice chcą się ze mną spotkać ta osoba, ta osoba, a mam przerwę cztery dni pomiędzy zgrupowaniami. Mm -hmm. Każdemu chcę dogodzić plus zrobić wszystko idealnie. I był taki moment, że po prostu się przeziębiłam, nie mogłam nic robić. Ale ja nie mogłam nic robić, trener mi mówił, że mam odpuścić, ale ja i tak włączałam YouTube'a i musiałam coś poćwiczyć w pokoju, mm. co było głupie. Pewnej nocy wpadłam w taką panikę, później dowiedziałam się, że był to atak paniki, bo sobie to wyszukałam, ale ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. I to Kiedy... przed Tokio, tak? Tak, rok przed Tokio, chwilę po tym obozie właśnie yy, zaczęła się pandemia. I ja leżę w łóżku, mam 120 tętno, nie wiem co się dzieje, nie mogę leżeć, wstaję, denerwuję się, że wstałam. Poszłam pochodzić po hotelu, yy, poszłam na stołówkę, bo wydawało mi się, że może dlatego, bo wzięłam złe leki. Bo już zaczęłam sobie wkręcać, wszystko analizować, a wszystko wydaje mi się, że przez to, że nie mogłam wykonać tego, co chcę, tego treningu. Bo, ten, bo ja już wiedziałam, że jest 200 dni do igrzysk, że wydawało mi się to bardzo mało i że ja nie mogę opuścić żadnego treningu. No tak, bo czas leci. Tak. A twoja kondycja stoi w miejscu. Dlatego zazdroszczę mhm. tym sportowcom, to trochę podchodzili bardziej na luzie, że tak y, mówili, no nie mam na to wpływu i tak jest. Pamiętam taki piękny moment, za co dziękuję Marii z mojej osady, y, właśnie wtedy na tym obozie. Y, I ja mówiłam kiedyś do niej, Maria, ty grasz w gry na telefonie, to jest bez sensu, mówię, tracisz swój czas. Lepiej coś poczytać, posłuchać, coś, co do nas y, wpłynie, tak? I w tym czasie, mm. kiedy ja miałam ten atak paniki, ja już pisałam do innych ludzi, którzy mieli turnus na narty, w tym Lwinio, że chcę wracać do Polski. Ona mi bardzo pomogła, bo jej jedyne powiedziałam to. I ona mówi: Aga, ściągnij sobie grę na telefon. Mm. A ja mówię: To jest bez Co sensu. Mm. A ona ściągnij to. Ja mówię: Dobrze. ściągnąłam tę grę. Kiedy miałam w nocy takie złe stany, grałam w tą grę. I podeszłam do niej i mówię, Maria, dziękuję ci, mm. bo pokazałaś mi, że w rzeczach bezsensownych jest sens. Że mój mózg Odpoczynek, odpoczyna. Tak, tak też jest Że też ja nie myślę o niczym. Istotne. Tak, mm. nie myślę o niczym, tylko o jakimś, no wyłączam się. I to też był mój sposób na, yy, na Tokio, że tak mm. powiem, żeby do niego wytrwać. Grę w Candy Crush'a po nocy. <laughs> A powiedz mi, Agnieszka, z czego tak właściwie wynikała ta presja? Czy to była taka olbrzymia chęć, żeby, żeby ten medal zdobyć? Czy, czy, czy być może wynikało to z tego, że, że nie chciałaś rozczarować dziewczyn? Bo wy przecież jedziecie na tym samym wózku, płyniecie tak. tą samą łódką. Z czego ta presja wynikała? Myślę, że to i to. To jest dobre w sumie pytanie. Bo rok przed, Liwinio, rok przed Igrzyskami myślę, że sama ja na siebie na, nałożyłam taką presję, ale już w roku Igrzysk wiedziałam, że nie działam tylko sama tylko z nimi. Jednak jak miałam złe chwile, to ciężko mi było myśleć o, o wszystkich, prawda? Też starałam się myśleć o sobie. Mimo tego złego czasu, powiem szczerze, że sport jest fantastyczny, bo sport ratuje. Ja w pokoju płakałam, bo okazało się, że właśnie miałam trzy tygodnie przed depresję, w pokoju płakałam, nie wiedziałam co zrobić, a szłam na trening i zapominałam o wszystkim, bo się skupiałam na ruchu. Skupiałam się na tym, żeby im jak najbardziej pomóc, więc myślę, że one, mimo mm. że nie, nie znały tej sytuacji, to one mi bardzo pomogły, bo ja czułam się potrzebna i to, że muszę właśnie im pomóc. Yy, I też była taka sytuacja, że w pokoju miałam bardzo duże kucia w sercu. Obserwam, że od stresu, od tego wszystkiego, mm. a szłam na trening i tego nie miałam. Ja już się bałam, że miałam zmęczeniowe złamanie żeber, już zaczęłam przeszukiwać Google, wszystko. Ale zorientowałam się, zaraz, zaraz nie mogę tego mieć, bo na treningu mnie nic nie boli, poza mm. zmęczeniem fizycznym. Czyli głowa w dużym stopniu. Tak, tak, dla mnie to jest fenomenalne. Ja się tak nauczyłam dużo, jak emocje i głowa wpływa na nasze ciało, że to jest niewiarygodne, że nasza myśl może tak wpływać na to, że mamy takie odczucia w wcale. Mm. Ale jedno, jednocześnie straszne. Mm. Ja wspomniałam chwilę temu o tym, że, że mniej więcej, na no jakieś trzy tak. miesiące przed Tokio. Ty wcale nie miałaś ochoty tam jechać. To był jakiś przełomowy moment. Co się wtedy działo? To był straszny moment, ponieważ y, ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje, ale bardzo w nocy nie mogłam spać. Pociłam się, miałam non-stop kłócie w sercu y, i płakałam bez powodu. I ja nie wiedziałam, a jeszcze miałam coś takiego, że szłam na stołówkę, miałam wszystkie ich dosyć. Najchętniej to bym siedziała nad jeziorem i patrzyła na wodę. Po prostu natura mnie uspokajała. I pewnego razu już miałam dość, zadzwoniłam do męża i powiedziałam, że jak ty nie przyjedziesz, to ja pojadę do domu. I naprawdę dla niego to też było dziwne, bo zna mnie i wie, jak ja kocham ten sport. Więc jak ja usłyszał z moich ust takie słowa, to, to wiedział, spakował że, się w samochód, że, że bo wiedział, jest że to poważna. tak, bo, bo, bo wiedział, że to jest dziwne, bo wie, jak ja kocham ten sport. No i myślę, że on przyjechał i też było ciężko, ponieważ łatwiej mi było, jak był on. Yy, musiałam oczywiście poprosić zgodę Polskiego Związku yy, Towarzystw Wioślarskich, bo była pandemia, nie każdy mógł nas odwiedzać. Mm. Na szczęście... Bo gdzie wy byliście? W Wałczu, Wałczu w Centralnym mm. Ośrodku yy, Olimpijskim w Wałczu. Tam jest nasza baza praktycznie. Yy, I on po prostu przyjechał, było mi od razu lepiej, ale też pamiętam, przyszliśmy na spacer do lasu i w sumie pamiętam dzisiaj przyznam się szczerze, że dzisiaj też mnie trafił taki zły dzień, że zaczęłam czytać swój pamiętnik, który zaczęłam pisać w tych złych momentach, mm -hmm. żeby sobie przypomnieć, że ja jestem kurczę silna. Mm -hmm. I tam e, dzisiaj właśnie to mi się przypomniało, że szliśmy już do lasu, już niby cały na spacer, cały dzień był w porządku, bo przyjechał z naszym psem i nagle wpadłam w taki lęk że zrobiło się ciemno, że jest coś nie tak i on też zobaczył, Aga, co się dzieje. po prostu miałam takie miękkie dłonie. Myślę, że 15 lat w sporcie, ta presja, którą ja, bo ja myślę, że największe pretensje mogę mieć mimo wszystko do siebie, że ja tak siebie, bo wiesz, ludzi nie zmienisz, możesz zmienić swoje Y, że tak powiem, emocje względem nich. Mhm. I ja tego nie przepracowałam aż do Tokio, uważam. Taką mhm. samą sytuację jak w tym lesie miałam przed wyjazdem na pierwszy puchar świata po moim koronawirusie, który też przeszłam y, pod koniec kwietnia, w sumie, więc to też był dla mnie wielki cios. Y, Bo nie mogłaś ćwiczyć. Tak, tak. Więc, yy, I znowu ja, presja, że coś ucieka. Tak, tak, ale ja cztery dni po koronawirusie musiałam siąść na rower. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie było najmądrzejsze, naprawdę. Mm. Ale musiałam to zrobić, żeby mój umysł wiedział, że coś zrobiłam. Yy, I pamiętam, jak jechałam na Puchar Świata do Lucerny. Z jednej strony to już było sześć tygodni po covid ale nie byłam tam sobą. Byłam na lotnisku i byłam w panice. Bałam się, że tam pojadę i będę sama, nie będę mieć Maćka, nie będę mieć tej Magdy swojej pani, psycholog. I po prostu y, będę sama i uważam, że ten wynik był spowodowany też tym moim zdrowiem do korona y, po koronawirusie, że jeszcze nie była ta forma taka. Tym, że jeszcze ta osa tej osadzie brakowało bodźca, mm -hmm. bo my co roku mieliśmy taki szczęśliwy bodziec, że wiedziałyśmy, że po co siedzimy. Tu dziewczyny przegrały na mistrzostwach Europy, ja wracałam po chorobie, brakowało takiej pozytywnej energii tej, tej osadzie. I ja nie byłam tam sama, mój umysł nie współgrał z moim y, ciałem. Ja pamiętam, bo też to miałam zapisane, bo jak pisałam, to mi było łatwiej, powiem ci szczerze, to też może było takie, żeby spisywać to wszystko, że ja się zastanawiałam, czy to ma sens, czy ma sens, że ja tu jestem. Y, no po prostu wtedy mi Magda powiedziała, że jak ja zadaję sobie takie pytania, to jest plus 10 dla moich przeciwniczek. I może to mnie zmotywowało, bo ja, mm -hmm. mimo tego złego stanu, to było takie dawne marzenie o tym medalu olimpijskim że myślę, że to podświadomie we mnie się działo, że chcę osiągnąć ten cel. Ale to też są chyba takie sytuacje, no, z których no, nie da się wycofać. Tak. No bo jak miałabyś trzy miesiące przed olimpiadą zostawić pozostałe dziewczyny i powiedzieć ja mam jednak dosyć, to za dużo, odchodzę. Tak, ale ja w pewnym momencie też zaczęłam walkę na przykład ze swoim trenerem, który poniekąd wprowadził zamęt do naszej osady. Miałam wrażenie, że chce mnie wysadzić, że Yy, uważam, że nie wszystkie zagrywki były fair, ale to jest normalne. Z jednej strony stwierdzam, że on miał prawo, bo chciał wprowadzać zmiany, a my byliśmy osadą, która się potwierdza co roku, więc... Mm. on moc... chciał zmienić skład, tak? tak? a moim zdaniem było to nie fair, ponieważ my naprawdę miałyśmy do siebie zaufanie, znałyśmy się jak łyse konie i nie dałyśmy mu nigdy możliwości też stracić tego zaufania, bo ja mówię, ja, dla mnie to była porażka, jak ja byłam na treningu i uważam, że on to wiedział. Mm. Ale może to był jego sposób na motywację? Nie wiem. W każdym bądź razie zaczęłam się strasznie denerwować z tą sytuacją i uważam, że to też na mnie wpłynęło. Ale z drugiej strony nauczyła mnie, bo ludzi nie zmienimy, ludzie mają prawo. On ma, miał prawo podjąć taką decyzję. A ja mogłam mieć trochę inne, że tak powiem, emocje względem niego. Więc z drugiej strony, może to moja wina, że doprowadziłam się do takich. Sytuacji, bo mogłam inaczej na niego zareagować. Ja nie można, no, czy zrobił dobrze, czy źle, nie ma znaczenia, ale ja mogłam inaczej zareagować. Mhm. Tobie zdarzyło się kiedyś usłyszeć od trenera, nie wiem czy od obecnego, czy od poprzedniego. Agnieszka, przepraszam, że byłem dla ciebie taką od świnią. Od poprzedniego. Mhm. Powiedz mi, co to znaczy być świnią? I, czy i może tam nie, przepraszam, może tam nie było świnią, ale on się przyznał do tego, że wie, że czasem po prostu, yy, no kolokwialnie świnią, nie, ciężko, nie, nie za, tak, tak, wie, że nie był zawsze naj, naj, najprzyjemniejszy. Mm -hmm. Co to znaczy właśnie, że nie był najprzyjemniejszy? Jak to wygląda? Jak wygląda taka atmosfera i czy faktycznie ona musi być nieprzyjemna? Tak, to był poprzedni trener, który, który trenował nas do Rio i później odszedł w sumie do naszej największej konkurencji, do, Nieme do Niemiec. Ale no bywało ciężko. Ja nawet nie wiem, czy to przed Tokio nie odbiło się mi wszystkie lata, mm. ponieważ on myślę, że był bardzo, z jednej strony to bardzo szanuję, bo on miał też jasno postawiony cel. Do Pekinu chciał z, z, zakwalifikować jedną osadę, do Londynu dwie, plus jeden medal. Dorio trzy i dwa medale. I on to wszystko zrobił, więc jest to fenomenalne, jak człowiek jest w stanie krok po kroku realizować te swoje zadania, ale no, żeby to zrealizować, musiał być czasem świnią. Ale, i kojarzyłam go zawsze jako taki, nie miałam z nim takiej relacji przyjacielskiej, tylko bardziej przełożony taki. Mm -hmm. Ale szczerze, jak powiedział te słowa dziewczyny, przepraszam was, to ja mówię, wow, to jest człowiek. I teraz go kojarzę właśnie najbardziej z tego, że umiał nas przeprosić i właśnie to jest, mi pokazało, że po prostu miał cel do zrealizowania, ale z drugiej strony jest człowiekiem. Mm. Agnieszka, ty więcej czasu spędzasz poza domem, ciągle tak. wyjazdy, no, co oznacza, zgaduję, że wy ciągle jesteście razem z dziewczynami. Tak. No nie da się cały czas żyć w zgodzie. Nie Na da się. Na pewno pojawiają się jakieś napięcia. Tak. Jak wy sobie z tym radzicie? Bo Wiesz, ja, każda gdybym jest inna. się na kogoś wkurzył, to wcale nie chciałbym z nim jedną łódką pływać. A później musisz iść do pokoju i z tą osobą być. Mm. U nas no na zgrupowaniach tak jest. Macie wspólne pokoje? Y później w tym sezonie startowym, czyli trzy miesiące praktycznie przed najważniejszym startem, mieszkamy w jedynkach. I jest to piękne. Mm. Naprawdę jest to piękne. Można bo my odetchnąć, się, tak? My się, tak, my się lubimy, ale robimy y każda, nie no w ogóle, no to tak jak wracasz do domu, prawda? to jest twoje miejsce. Mimo, że pokój w Wałczu nie jest moim miejscem, ale taka, że tak mam, powiem, mała namiastka tego domu. Kłócimy się, to jest normalne. Czasem <noise> siebie wzajemnie ochrzeniamy, ale mam wrażenie, że u nas ja jestem niestety takim wulkanem, że potrafię z siebie wszystko wyrzucić. Uczę się tego nie robić, ale za to na przykład Maria jest takim mediatorem Aha. I, i właśnie... Myślę, że same wypracowałyśmy jakąś komunikację, nawet mi ciężko jest sobie teraz przypomnieć, o co my się pokłóciłyśmy. No, zazwyczaj człowiek nie pamiętał o co. Tak, tak. Zazwyczaj to, y, to były głupoty, albo któraś po prostu miała gorszy dzień. Ale wiesz, jest nas kiedyś... cztery. No tak, więc tak, czasem tak. są dwa obozy, i na przykład kilka y, przez jakiś czas są te dwa obozy, a później wiemy, że my nie zdobędziemy tego medalu, będąc w mm. tych dwóch obozach, więc myślę, że cel uświęca środki i mm. że to jest najlepsze. Przekonanie. Na przykład Maria jest na tyle fantastyczną osobą, że potrafi czasem odpuścić, mimo że wie, że ktoś nie ma racji, ale wie, że ktoś tego potrzebuje, żeby. Pomaga na odpuściła. horyzoncie. Tak. To wszystko, o czym opowiadasz, to są takie rzeczy, no, których w telewizji nie widać nie. podczas olimpiady. U nas w, w telewizji widać tą radość, nie? na mecie. Dokładnie o to mi chodzi, tak. Widać tylko moment końcowy, widać medale oczywiście. Um, a jak to jest, powiedz mi, ten medal zdobywać? Czy ty pamiętasz siebie na przykład y, tuż przed startem w Tokio? Tak. Co człowiek myśli, co człowiek czuje, no, mając na sobie taką presję. Przygotowujesz się wiele miesięcy, jak niewiele lat tak. do, do tego momentu, oczy całego świata i to jest ta chwila. Jak Jeszcze to udźwignąć? Dużo osób nas o to pytało, ponieważ długo nie było żadnego medalu, my byliśmy pierwsze. No tak. I każdy mówił, czy czułyśmy presję, że jest to pierwszy medal. Szczerze, ja cieszę się, że zdobyłyśmy ten medal, bo jak ja bym sobie pomyślała, że przeszłam taką drogę i nie mam tego, bym się chyba załamała, więc y, rzeczywiście się bardzo cieszę, ale powiem Ci, że co ciekawe, ja nie przyjmowałam do głowy myśli, ja będąc już w Tokio, że może go nie być. Mhm. Ja noc przed startem w Tokio miałam najlepiej przez przespaną, a naprawdę nie mogłam spać w tym Tokio. Nie wiem, widocznie to był jakiś los tak chciał, mój umysł tak chciał, że rzeczywiście wtedy, kiedy była w najważniejsza ta noc, ja ją przespałam. Mm. I jeszcze w ogóle było w Tokio bardzo wiecznie i mieliśmy tor niekoniecznie z tej najbardziej sprzyjającej strony, ale ja sobie przed startem pomyślałam, że choćby każdy chciał mi to. Odebrać, mnie nie interesuje, musimy to zrobić. Będzie medal. Tak, mm. i tak było, jak ruszyłyśmy. Byłyśmy na początku czwarte, długo nie było tego medalu. Później zaczęliśmy przyspieszać na trzecie i na drugie, więc chyba. Rzeczywiście nasze nastawienie pomaga. A kiedy płyniecie, to wy wiecie jaka jest sytuacja? Czy jesteście w stanie ocenić, czy, czy prowadzicie, czy jesteście z tyłu? Mhm. Czy jest na to czas w ogóle, żeby się orientować w sytuacji? Czy być może klapki na oczy i płyniemy? Jak to wygląda? Generalnie ja najwięcej widzę, bo siedzę na dziobie, czyli pierwsza wpadam na mecie, jestem z tyłu w teorii mhm. do, w stosunku do... U nas pierwsza ostatnia wpada na mecie. Nie? I widzę, bo ona się płynie tyłem do przodu, więc widzę mniej więcej. Gdzie kto jest, ale jak płyniemy wszyscy równo, to ciężko jest ocenić, czy ta osada jest dwie dziesiąte przed nami, czy nie. Ale rzeczywiście w Tokio y, powiedziałam dziewczynom, że brąz, bo widziałam, że holendarki jest spłodną, i zaraz powiedziałam srebro, bo czułam, A, że je dojdziemy. Czyli, czyli krzyknęłaś, jaka jest sytuacja, tak? Tak, tak bo widziałam, Aha. widziałam, że jesteśmy czwarte. To jakoś motywuje? I, i, tak, bo wiedziałam, że jak jesteśmy czwarte i niedaleko do tego brązu, że jak krzyknę brąz, to ruszymy. No i Aha. tak było. I, I czy to jest tak, że, że kiedy wy przecinacie linię mety, to już wiecie dokładnie, czy, tak. czy jest medali jaki, czy, czy jeszcze Z, musicie za... odczekać jakąś chwilę i dostajecie jakiś oficjalny komunikat? Powie... Jak, to, jak to tam się odbywa? Chwilę no bo w telewizji odczekać, wiadomo ale na przykład na Pucharze świata przed igrzyskami, to chyba było miesiąc, nie wiedziałyśmy, nie wiem, przez chyba minutę sędziowie zwlekali, ponieważ hmm. chyba tam wygrałyśmy jedną setną. Z osadą Hol Holandii, więc czasem się nie wie, jak jest to taka mała różnica. Kwalifikację olimpijską też zdobyłyśmy z drugiego miejsca o trzy setne, więc takie mm. kibice się często czy rodzina się śmiała, że my trzymamy w napięciu, ale tutaj w Tokio było chyba niecała sekunda, czyli jak to jest tak koło sekundy, to widzisz, że jesteś drugi. Mm -hmm. okay. Ty siedzisz na samym końcu łódki. Tak. To ma jakieś znaczenie dla ciebie? Czy to jest kwestia przypadkowa? No, na pewno nie. Nie, to Co ty... decyduje o tym, gdzie ty siedzisz? To trener decyduje, są jakieś tam kanony, że pierwsza nadaje rytm, w środku najbardziej silne, a czwarta najbardziej techniczna. W Rio siedziałam druga, uważam, że nie byłam najbardziej silna. Mhm. Tutaj siedziałam czwarta. Nie ma to znaczenia, bo która by mnie siedziała, chciałabym zdobyć ten medal. Mhm, Okej. Okay. <laughs> A jak to, jak to jest ustalane? W jaki sposób? Kiedy wy ćwiczycie, to się na przykład ciągle przesiadacie i sprawdzacie, która konfiguracja jest najlepsza? Tak Czy na... jakoś intuicyjnie? Powiem brutalnie trochę, ale my jesteśmy, kurczę, takimi wykonawcami zadania. Nie chcę mm -hmm. powiedzieć pracownikami, bo no, y... jak w korporacji. Z jednej strony, tak, ale źle mi się to kojarzy. Bo, bo była taka jedna sytuacja ten i, i mi się to źle kojarzy, dlatego nie chcę o tym mówić. Uważam, że jesteśmy takimi wykonywcami zadań i po prostu trener ustala jak mhm. siadamy. Czasem my sugerujemy, bo to też musi być rozmowa nie, w tym teamie. Czasem sugerujemy, ale no to trener podejmuje ostatnie decyzje. Rzecz, od której prawdopodobnie powinienem zacząć. Twoja konkurencja nazywa się. Czwórka podwójna. czwórka podwójna. O co chodzi? Dlaczego podwójna? Przecież. Bo mamy dwa wiosła. Aha, po A, prostu. Tak, okay. to jest. Bo jest Czyli podwójna od liczby wioseł, tak? Tak, bo jest mhm. czwórka po prostu bez sterniczki kobiet i one mają po jednym wiosle, jedna okay. ma prawo, drugie lewe. Bardzo dużo osób o to pyta, bo to jest no i tak, dużo, takie... dużo dziennikarzy, że powiedz mi tą nazwę, bo nie ten, mm. ja to y, rozumiem, bo to jest w sumie fajnie wytłumaczyć ludziom, po prostu mamy dwa wiosła. Mm, to dopytam ci jeszcze o jedną rzecz, która dla mnie była dużym zaskoczeniem, no bo wiosłowanie. Kojarzę jednak z taką czynnością, tak? Do, wszyscy tak pokazują, nie? Natomiast podobno najważniejsze tutaj są nogi. Tak, bo to taka czynność jest. Dokładnie no tak. E, głównie praca w Wysiadzie opiera się na, na nogach, jest wykończenie e, rękami. I dlatego my robimy wszystko. My biegamy, jeździmy na nartach, na rowerze, żeby być sprawnym ogólnie, bo nasze całe ciało musi być sprawne. To się wydaje, że kurczę lalka musi mieć silne ręce. Nie, silną głowę. Wszystko silne. I głowę przede wszystkim. Tak. E, Agnieszka, co się zmienia w życiu sportowca, kiedy zdobywa olimpijski medal? Szczerze, myślę, że niewiele. Może bardziej w emeryturę masz sportową. No, to jest tak. To niewiele co. Porozmawiajmy o tym. To jest taki moment, kiedy ty będąc y, młodą osobą 31 w tej chwili. Tak. Y, no właściwie masz już pewność, że dostaniesz emeryturę od 40 lat. Tak, czy jeszcze chwilę musisz zaczekać. Tak, było 35, ale. to no spokój ale teraz do końca nie... życia. No. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że dla mnie to nie jest spokój do końca życia, bo. Y... Bo ja myślę, że jestem taka, że nie osiadam na laura. Chciałabym zrobić więcej. Nawet jak, jak tylko trenowałam, to studiowałam, później zapisałam się na drugie studia, bo ja po prostu nie umiem nic nie robić, pracuję nad tym. Ale jaki, jaki to jest, co się zmienia? No owszem, ludzie bardziej się kojarzą. W Tokio było piękne to, bo miałam wrażenie, że wszyscy z nami się cieszyli z tego sukcesu. Mimo, że nie było kibiców, miałam wrażenie, że wszyscy mocno przeżyli ten medal. Ale no szczerze, myślę, że to się najbardziej zmienia. I że masz ty taką satysfakcję i zapisałeś się w historii y, polskiego sportu. To mm -hmm. jest z jednej strony piękne. Ja no tak, zauważyłam historii. taka głupia sytuacja, jak wyłączyli raz ten Instagram, to wpłynęło na podniesienie mojej pewności siebie. Mm -hmm. Przyznam się. Szczerze, taka moja myśl, którą sobie y, wymyśliłam, jeden dzień był taki, że wyłączyli No te była social, jakaś awaria media, tak, tak, kilka miesięcy temu. Tak. Ja później rano czytam, że ta nie mogła wstawić postu, ta coś tam straciła, ta, że w ogóle dramat, a ja tak sobie patrzę na te medale, nie mam dużo followersów i wszystko i mówię, kurczę, ja to mam do końca życia mhm. i, nikt I tego mi nie tego odbierze. nie zabierze, a mhm. im ktoś mógł tę całą popularność zabrać w jeden dzień. Zrobiło Więc? mi się smutno, jak tak nie, powiedziałeś. Nie, bez przesady. <laughs> Ale to też kwestia mi chodzi, wiesz, że, nie, że czasem są głupoty promowane mhm. i bardziej o to mi chodzi, że takie głupoty by może Jasne. zniknęły. Mhm. Dopytam cię jeszcze o tę emeryturę. Czy, czy wiadomo, jakie to są pieniądze? Średnia to nie jest chyba najniższa emerytura, tak? To? Średnia krajowa to, to okay. jest. Okay. No. I poza tym wy dostajecie także od pko u nagrodę. nagrodę. To są duże pieniądze? W ty, za igrzyska w Tokio dostałyśmy 60 tysięcy. Okej, okay, no to miło. No miło. Mhm. Dopytuję te kwestie finansowe, dlatego że mam jakieś takie przekonanie, być może mylne, że w przypadku tych bardziej niszowych tak. dyscyplin sportowych niekiedy pojawia się deficyt, jeśli chodzi o pieniądze. No tak, mówimy, że te 60 tysięcy jest miłe. No jest miłe, nie? Tylko że tak naprawdę my dostajemy stypendia do ósmego miejsca na zawodach rangi mistrzowskiej. Tak mm -hmm. jak ci mówiłam, potrafimy wygrać jedną setną sekundę i ktoś może z nas przegrać tą jedną setną sekundę i wtedy dostajemy stypendia za wynik. Czyli po wyniku dostajesz stypendium na rok czy dwa lata, tak? Ale załóżmy, jak ktoś będzie dziewiąty na Mistrzostwach Świata, a chce jechać na kolejne, no to już nie dostaje, owszem, mamy... Czyli jakby wypada z tego finansowania, tak? Tak, zgrupowania załóżmy ma zapewnione, I co jeżeli tedy? jest dobry. No Musi liczyć na siebie, szukać sponsorów, mm. albo rodzice muszą mu pomóc. Ja też miałam taki czas, że rodzice mi mocno pomagali, tylko, że byłam młodszą zawodniczką. I tyle, no. I to jest właśnie, dlatego uważam, że sport jest troszkę brutalny, prawda, bo Czasem wypadnie kontuzja i nie masz nic. Chociaż mm. są lepsze czasy, żeby tak nie narzekać, są lepsze czasy, więcej ludzi się nami interesuje, ale no sport dlatego jest brutalny, bo mówię, że czasem przypłyniesz dziewiąty i nie masz nic. Agnieszka, to powiedz mi jeszcze na koniec, które z Twoich zwycięstw, było ich wiele, smakowało najlepiej? Ojejku. Czy to ostatnie, czy jednak. Wiesz co, wcześniej... mam sentyment do czterech rzeczy. Mój pierwszy medal 2004 rok, roku jest taki po prostu medal ogryzek jak z Dekathlonu, ale mam sentyment, bo to były moje pierwsze zawody na jedynce i mam wrażenie, że od tego się zaczęło. Mm -hmm. Drugi medal to Rio, bo to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Ja pamiętam jak trzymałam ten medal i nie wierzyłam, że to mam, bo to było marzenie z dzieciństwa i nagle ja to mam. Później był w 2018 Mazurek Dąbrowskiego po moich ciężkich przeżyciach, bo miałam zmianę wyglądu, operację yy, szczęki i też się bardzo obawiałam tego. Mm. I miałam złoty medal i dwa razy usłyszałam Mazurka Dąbrowskiego. To musi być niesamowita chwila, nie? Tak. Po, yy, hymn polski na podium to jest najpiękniejsza chwila. Nie da się nie pokazać. Najpiękniejsza chwila w życiu sportowca. Tak. tak? Tak, sport mm. dobrze powiedziałeś, bo mój mąż by się obraził. <laughs> Ale no i ten z y, Tokio też y, będę, myślę, darzyć wielkim sentymentem, bo mi przypomina, że rzeczywiście ta droga jest istotna, którą pokonaliśmy i, i że no chyba rzeczywiście jestem silna. Mm. To z całą pewnością. No to życzę Ci, Agnieszka, żeby tych najpiękniejszych chwil w postaci mazurka było jeszcze jeszcze więcej A ja jak życzę najwięcej ci bardzo ciekawych gości. Pięknie dziękuję.